Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Słuchajcie, czy zastanawialiście się kiedyś, co by wyszło z połączenia Chrome OS albo Chromium OS i Ubuntu? Niektórzy pewnie to kojarzą takie cudo z 2014 roku. Ja to cudo dzisiaj wam pokażę i to na prawdziwym sprzęcie: Chromixium OS, zwany też Cube, Cube OS, zwany też. Phoenix Linux do kompletu. Naprawdę, takie coś istniało i, i działa do tej pory. Znaczy działa, to jest może za dużo powiedziane. Zresztą zobaczycie sami, ale naprawdę szkoda, szkoda wielka, kurde, szkoda. Projekt niestety już nie istnieje. A mogło być zarąbiście, naprawdę mogło być zarąbiście. Gorąco zapraszam na film. Gdyby ktoś nie ogarniał, czym jest, albo czym nie, czym jest Chrome OS. To ja nie będę tłumaczył, tylko zapraszam na stronę Chrome Ready. to możecie sobie dokładnie przeczytać, dlaczego to jest związane z Linuxem, jak to jest związane z Linuxem, co to jest i tak dalej, i tak dalej. Tego omawiać nie będę. Tak jak powiedziałem, chcę Wam dzisiaj przedstawiać Chromixium OS. Słuchajcie, nazwa Chromixium była całkiem ciekawa, tak? Bo zmiksowany Chrome i tak dalej, i tak dalej. Jednakże można się dowiedzieć z historii tego systemu. On powstał około 2014 roku. W 2015 roku chyba wyszła wersja 64 na nawet alfa, jednakże także w roku 2015 przyszło, przyszło Google i powiedziało: nu, nu, nu. Chromixum się to nie może nazywać, bo to nasz system się nazywa Chrome OS i to się nie może kojarzyć. Nie i nie. No i poszedł się projekt, znaczy nazwa projektu się poszła do kosza. Zamiast tego pojawił się Cube Linux, Cub Linux, czyli Chrome Ubuntu Linux, tak takie, takie, taka nazwa tego wszystkiego. Słuchajcie, bardzo bardzo to przypomina Chrome OS. -a. Zobaczycie sobie to za chwileczkę. Pobrać to można w wersji 1.5, tak, 32 bity, 64 bity. Jest to dostępne albo tutaj na stronce, ewentualnie z ich GitHuba, bo GitHub też jest jeszcze aktywny. Mimo, że projekt umarł, to coś takiego tutaj istnieje. Oczywiście pełne open source i tak dalej, i tak dalej. Kość źródłowy jest dostępny, możecie sobie to ogarnąć, zobaczyć, aby ktoś chciał w ogóle się te, na tym skoncentrować. Jeżeli chodzi o historię projektu, jest to dostępne na, na Wikipedii. To no tak jak mówiłem, no w jakim skrócie w 2014. Padło na byszczek w około 2017 potem do kompletu. Ten projekt Cube, czy Cap, czy nie wiem jak to nazywać, tak, miał być reanimowany przez pewnego człowieka Phoenix Linux, który też to odpuścił. A odpuścił dlatego, że deweloperem Phoenix Linuxa jest uwaga, człowiek, który odpowiada za Ferenoesa. Ferenoesa pokazywałem tutaj ładnie, chyba ze 2 lata temu, na, na tym kanale. Niestety znowu się coś podziało, ponieważ Feren nie jest rozwijany od ponad roku. Ostatnie info było w kwietniu zeszłego roku. No i cisza. Coś znowu padło, kurde, niedobrze, bo Feren się fajnie zapowiadał na KDE Plasma. Co tutaj jeszcze mamy? Na szybkości, że to chciałby się ogarnąć, można sobie przeczytać na FOS Linuxie. Jest tutaj fajny, fajny artykuł, bardzo, bardzo skrótowy, ale myślę, że dla wielu osób wystarczy. Nie będą musieli tego filmu oglądać, jeżeli nie chcą na przykład. I już widzicie mniej więcej, jak to się prezentuje. I powiem tak, że działa całkiem spoko, gdyby nie jeden wielki, ogromny problem Problem nazywa się Ubuntu 14.04. Ja sobie zdaję sprawę, że jest opcja prawdopodobnie upgrade'u. Można by to zapgrade'ować do 16.4, a 16.4 teoretycznie ma, ma ciągle aktualizację, ponieważ tam w Ubuntu Pro, tak? W Ubuntu Pro dostało teraz 12 lat wsparcia, więc jeszcze by to działało. Ale czy to będzie działać? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Żeby Was tu dłużej nie trzymać, tak jak mówię, tutaj macie info, te linki będą pod filmem. Gdyby ktoś, ktoś chciał sobie to poczytać, ogarnąć i tak dalej, i tak dalej to zapraszam. A tym bardziej 450 komentarzy. Naprawdę szkoda, że to po prostu padło. Autentycznie. Dobra, lecimy na żywy sprzęt. Zobaczycie, jak to się zachowuje w praktyce. Zapraszam. Dzień dobry, witam na Cub Linux, ewentualnie Chromixium OS. Tak to wygląda, jak nam niebiesko, fajnie i kolorowo. Od razu mówię, to jest 1280 na 720 Nie da się ustawić wyższej rzeczywistości. Po prostu się nie da. Startuje to w jeszcze dziwniejszej. W jakieś 768, burle, wszystkie wszystko jest rozciągnięte, ale jest ogólnie jak widać do, do ogarnięcia. Jest połączenie open boxa, gnoma, xfc i jeszcze tam paru innych rzeczy do kompletu. Ale naprawdę zajmuje bardzo, bardzo mało RAMu. Dobra, bierzemy się za robotę. Ja się może przesunę, przynajmniej na czas omawiania tutaj tych pasków. Fajnie to wygląda, kurde, można powiedzieć tak. Po pierwsze, ten sympatyczny pingwin to jest wyjście. Tak to wygląda, tutaj możemy wyjść, przejść, albo zresetować i tak dalej. Aha, jeszcze jedno, bo zapomniałem. Nie działa instalacja na dysku twardym, u mnie po prostu próbowałem wszystkiego robić, partycje, bez UEFI, na samym czystym BIOSie, nic, po prostu to nie działa, nie wiem dlaczego, trudno, pokażę wam Live CD, jak działa, live, znaczy Live USB przez SSD, tak, tak to wygląda, dobra, klikamy, popatrzcie się jak to pracuje, to jest rakieta, to jest po prostu rakieta, włączamy szukanie USB, gdzie tam do dzisiejszych systemów operacyjnych? to po prostu zasuwa, autentycznie ten temat zasuwa. dźwięki i tak dalej również sobie tutaj pracuje na tyle, ile może pracować. Oczywiście ustawienia sieciowe, wszystko jest dokładnie takie samo, jeżeli chodzi o nowsze dystrybucje, tak? czy jakiś tam network manager tego, tego rodzaju rzeczy. Ustawienia są na dzień dobry, widzicie, część XFC tutaj jest ogarnięta, możemy sobie uśpić i tak dalej, i tak dalej, czyli fajnie to poustawiać. Idealnie można powiedzieć, dla jakichś laptopów tego rodzaju rzeczy. Prosty kalendarz wygląda w ten sposób. No, cudów tutaj nie ma, po prostu cudów nie ma. Jak widzicie, to jest połączenie: yy, połączenie XFC i Open Boxa, tak? bardzo fajne zresztą połączenie. Co prawda, se można teraz klikać, no ale to w ogóle jest wersja alfa. Tak? To jest wersja alfa, yy, pierwsza i jedyna. Tak jak mówię, instalki nawet nie ma co próbować. Kurde, klikasz masz. Yy, powiem to jeszcze tak, bo jak wiecie, lub nie. Ja nie przepadam za płaskimi interfejsami użytkownika, ale, ale ja z komórki, ale ja z tego rodzaju rzeczy. Ale ten wygląd do mnie przemawia. Autentycznie to do mnie przemawia. Będę się czepiał tego dużego paska, jak w gnom tutaj programów, ale to jest kwestia rodziczości. No to, to jest 1280 na 720 czyli zwykłe HD. Więc Full HD pewnie by to wyglądało jeszcze lepiej. Ale jest to wygodne. Jest to płaskie, ale wygodne. Chociaż w pewien sposób ta trójmiarowość tutaj jest zachowana, nie? Fajnie jest oddzielone to wszystko. Wszystko nie jest jasne, także oczy wypala, jak na przykład w Zorinie albo innych distrach niektórych. Tylko tu jest taka fajna, fajna szarość, ale widzicie jak to jest zrobione. To wszystko jest pozgrywane i do kompletu ten niebieski pasek też tu po prostu pasuje. Wygląd można zmienić, ja wam to za chwileczkę pokażę. Zobaczcie jak to sobie tutaj chodzi. Niestety nie mam tutaj sieci. Znaczy sieć mam, tak? Tylko że niestety nie mogę podłączyć sobie tutaj NFSA. Nie da się, po prostu niestety mi nie działa. Samba teoretycznie jest, ale też mi do, nie do końca działa. Ja nie ogarnam tej samy, muszę to sobie postawić jeszcze raz, posprawdzić. W każdym razie jest to naprawdę autentycznie pierońsko szybkie. Nie musi to być jakieś, nie wiem, cudownych ikonek i tak dalej z Liba, Dwighta czy czegokolwiek innego, żeby to było po prostu ładne, tak? Menu, popatrzcie sobie tutaj, a przyniosę się na dół. Te wędrówki dusz to mi się w głowie kurde pokręci. W każdym razie, popatrzcie się, tak to sobie tutaj się prezentuje. Oczywiście wejdźmy do głównego, żeby ikonki były. Można sobie tutaj ładnie temat pozmieniać. Fajnie, spoko, Ok. To mi się nie podoba, że takie podziały są kurcze tego wyglądu tej listy, ale to jest, to jest team, to jest wygląd, to jest skórka, za to odpowiada. Podobne rzeczy w XFC miałem. Ogólnie opcje. opcje jest naprawdę sporo. Oczywiście robienie katalogów, otwieranie w terminalu, bo to jest normalne Ubuntu. Kurde, tak? To to jest normalny Ubunciak. Możemy sobie dać tutaj na przykład INX, I-G, bo to zainstalowałem. Postawiłem tutaj też... a bo... To... O kurde, to jest żywy sprzęt. Dobra, postawię jeszcze raz. Słuchajcie, ja nie pomyślałem, zawiesiłem się robiąc to. Ja po prostu, kurde, no i NXI przejdzie czy nie przejdzie? no. Ja tu już nawet LibreOffice jeszcze nie ma, zaraz będzie. To sobie postawiłem LibreOffice, Libre trochę pokonfigurowałem i byłem tak fajnie zadowolony, tylko zapomniałem, że to jest LiveCD. To tak zasuwa, że, że po prostu głowa mała, nie? E, NeoFetch, proszę bardzo, tak to wygląda. Oczywiście Ryzen 1000 x 16 GB RAMu NVIDIA. Tak. Nie Neofech, tylko INXI. Neofech to tu nie ma. INXI minus G. E Failed, bla 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 bla, nowo, bla bla bla, rozdzierczość, bla bla bla. Tak to, tak to wygląda. By ktoś nie widział, to może teraz będzie lepiej mu widać. W każdym razie, uwierzcie mi, postawiłem sobie tutaj LibreOffice, a za chwilę to zrobię jeszcze raz, nie ma problemu. I, i ten. E teraz tak, właśnie, przejdźmy do tej, do tej menu. E to co widzicie tutaj, to są wszystko apki, można powiedzieć, chmurowe. Odpala się to w, teoretycznie w chromium, tak tylko jest mały problem, ponieważ ten browser jest nieaktualny od 8 lat około. No i niestety się tutaj nic nie da teoretycznie zrobić. YouTube nie działa, strony chodzą bardzo tragicznie, więc tego rodzaju odnośniki tutaj do Google Drive'a itd. Tak no, no sorry, nie działa. Próbowałem się tu zalogować swoim kątem takim testowym, bo mam gudlowskim, no nie zapomnij, nie, nie ma takiej opcji, trzeba by to zupgradeować do nowej wersji. No nie dyrydę, tak? Muszę, trzeba by zmienić repozytoria i tak dalej, tak dalej. A gdzie na Live CD będę to robił? Przecież to bez sensu trochę, nie? się bawić. W każdym razie założenie tego systemu jest identyczne jak Chrome OS-a. Z tym, że Chrome OS, albo ten Chrome OS Flex to jest własność Google'a, tak? Korporacji Google. Natomiast ten system został zrobiony na licencji otwartej, na Chromium, OS i tam Ubuntu do kompletu i tak dalej, tak dalej. Więc tak to mniej więcej wyglądało. No, kurde, zobaczcie jak to działa, jak to się otwiera. Jakie ładne zakładki kiedyś były, a nie ta, nie wiadomo co, co teraz jest. To, co Wam pokażę, co działa na pewno, świat, nie światek, kurde, światlinuxa.pl. No, tak wiem, jest nieprywatna, tak wiem, no bo tu nie ma obsługowanego SSL-a, tak, stara przeglądarka, działa, działa, proszę bardzo, jest, elegancko, jakiś podobny gość do mnie, tylko trochę ciemny taki, znaczy południowoafrykański, opowiem to tak, no, jest stronka, jest stronka, ta stronka działa, jeżeli zobaczymy sobie na inne stronki, na przykład na, nie, wejdźmy na tą, którą ja bardzo lubię, pudelek.pl Bo ja codziennie sprawdzam newsy na tej stronie bo jest ona bardzo ważna w moim życiu i naprawdę bardzo dużo mi daje w życiu ta strona, tak to tu od dziwo się wyświetla dobrze, znaczy w miarę dobrze, tak? Po, powiedzmy, że się w miarę dobrze wyświetla. Gorzej wygląda WPPL na przykład. Natomiast no, no widać co się dzieje, tak? No, no sorry, niespierania przeglądarka, no i niestety, a szkoda. Bo system w wyglądzie i w działaniu jest rakieta. Autentycznie jest fantastycznie zrobiony. Szkoda, że ten Phoenix OS, czy hmm, jak to się tam nazywało, padło. Naprawdę szkoda, kurde, bo, bo wiele osób mogłoby to spokojnie sobie używać, gdyby zrobili jeszcze tego wersję yy, tak zwaną Mutable, ta? czyli systemem tylko do odczytu. Tak jak tam na przykład Endless OS, czy yy, Micro OS od OpenSUSE, czy Fedora Silver Blue to się nazywa, czy któraś tam w Kinoite chyba, ta? czy któraś z nich. E, to naprawdę byłaby bomba, potęga autentycznie dla ludzi, którzy potrzebują przeglądarki dokumentów Google'a, bez ewentualnego grzebania pod spodem w Linuxie, tak. jakby było. No, no niestety, niestety tak jest, tak? Nie to, że powiedzą, no ale tu nic praktycznie nie ma, no to same Google'owe rzeczy i tak dalej, nie? wszystkie przycisk myszki i dodajemy się do aplikacji, których jest pól pod sufit autentycznie. Widać, że to są firewalle, inne rzeczy i tym podobne te, tak? Dla osób niepełnosprawnych są tutaj nie, te rzeczy, tak? Mamy tutaj z akcesoriów, proszę bardzo, możemy, nie możemy sobie zmienić jakoś, nie wiem, nie sprawdzałem tego aż tak. Fajsy, no to wiadomo, nie. Mamy terminal, tak jak mówiłem, jest, do, jest dostęp do tego. Próbowałem, nie działa drukarka, znaczy w ogóle nie widzi po prostu, zero tematu. No ale to już, to już starość dystrybucji, powiem w ten sposób, nie. BitTorrent do legalnych torrentów, Linuxów i tak dalej. Wszystko tutaj mamy de facto pod, pod tym. Gdyby ktoś chciał sobie połączyć konto Google, no teoretycznie by się dało, tak? no, ale no teraz to niestety ni hu, hu. jest playerka, odtwarzarki, no bo wiadomo, że CD jeszcze wtedy w miarę, w miarę funkcjonowało, tak? No, no z opisów no, mamy na standardowo tylko Google Docs. Ja za chwileczkę postawię tutaj LibreOffice, zobaczycie jak on działa, jak wygląda w ogóle, nie? Więc, ten, no, informacja, jest, jest Synaptik, tak? To nie jest obowiązkowo, że mm, wszyscy muszą tutaj grzebać na przykład, kurczę, w, w konsoli, żeby się dostać do oprogramowania, nie? odpalić sobie po prostu Synaptika. Dziękuję, on tutaj walnie oknem, standardowo. No i jedziemy sobie po prostu, tak? Kurczę, no, no to jest to. I do jeszcze do ekranu dotykowego, gdyby tutaj ekran dotykowy chodził, to by była bomba całkowita, w 100% autentycznie. Dajmy sobie, tak. LibreOffice. Dajmy sobie LibreOffice, wyskakuje LibreOffice tutaj, stara wersja, bo stara. Mark, tak, zaznacz do instalacji dokładnie tak. To nie sobie zainstaluje. Ja do kompletu dodam sobie tutaj L10N. Moment, jak to było? L10, tak? L10, polski język, żeby doinstalować. L10n.pl, we wszystkich linuxach yy, Dokładnie te, te pakiety lokalizacyjne się tak nazywają Przynajmniej do Thunderbird'a, do Firefox'a, do Chroma chyba Do LibreOffice'a L10n.pl, dokładnie to jest to, tak? No, dobra, to ja to daję sobie tutaj do instalacji To trochę jednak to potrwa Dlatego ja przytnę ten film teraz No i sobie zobaczycie, cały pakiet biurowy 400 megabajtów Widzimy się po instalce. Dobra, system zainstalowany, znaczy LibreOffice zainstalowany. Ok, oki, ok. oki. Pamiętajcie, to wszystko idzie do RAMu, tak? To wszystko chodzi z RAMu w tej chwili, bo to jest Live CD. E, gdzie tu mamy? Office, proszę bardzo, odpalamy sobie Writera, tak? Powinno być po polsku, albo trzeba będzie dograć Polski. Znaczy zmienić. Patrzcie jak to chodzi. Kurde. Opcje language, gdzie tu jest language ok, zmieniamy sobie na polski który właśnie dograliśmy, język polski daj mi tutaj język polski gdzie jest polska, polska, polish polish pole czasami trzeba yy, tutaj mamy na polish, polish ok tu jest ok, teraz tak daję sobie ok ok zamykamy i odpalamy jeszcze raz z Office w Writer. Buch, dziękuję. Mam po polsku. Kurczę, ja autentycznie, ja bym ten system postawił sobie na, na swojego laptopa, jako maszynę do pisania. Gdyby to wszystko działało normalnie. Kurde, to nie dość, że jest duże, wygodne, to to jeszcze robi robotę, tak? To autentycznie robi po prostu swoją, że tak powiem, robotę. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o no, zarządzanie Task Manager, Task Manager oczywiście jest z tego, z OpenBoxa, czy z LX, LXD, czy LXD chyba, tak? Tak to się nazywało. 588 MB zajęte, tak? Biorąc pod uwagę, że tu jest cache i tak dalej, i tak dalej. LX Task, ok. No naprawdę, jest tutaj bomba, to jest mocny sprzęt, bo to jest 12 wątków, tak? 6 rdzeni 12 wątków. Ale, ale mimo wszystko patrząc na, na, ten, na ten wygląd tego wszystkiego, tak, na te skór, na właśnie skórki jeszcze czym wam pokazać, ale ogólnie na to jak jest zrobione, że jest to zrobione prosto, bez firebacków, bez żadnych cieni, bo to jest tu niepotrzebne, tak? to ma po prostu robić swoją robotę w ten sposób, to to musi zasu musiałoby zasuwać na starszym sprzęcie po prostu potężnie. O, zobaczymy, o kurde Tapetki, no ja lubię wam pokazywać czasami tapetki bo niektóre są naprawdę, naprawdę fajne daj Apply bo to niebieskie to tak teges a to wygląda jak Endeavor OS ładne no i teraz się menu zrobiło z, zróbmy sobie tak, nie menu tylko ten zmieńmy sobie jeszcze wyglądzik tak, dajmy sobie tutaj aplikację, Settings e, Change team, Change team, trochę tutaj mam rzeczy do wyboru jak najbardziej adwait, no nie no nie, nie. No już bardziej. Grux mi się zaczyna trochę podobać, tak? Dajmy sobie, nie wiem, czy to w kolorach jest ikon Team. Czyli wygląd menu, znaczy ikonek możemy sobie jeszcze zmienić, tak? Kursor. Szkoda, że nie ma innych, no ale okej. Okay. Teraz to cudo możemy sobie pozmieniać. Trochę Alamatea, nie? Więc to nie musi być... Kurde. To naprawdę nie musi wyglądać jak, jak tamto, nie? Tylko to białe jeszcze mi trochę tutaj się nie podoba. Yy, title bar, czyli to mamy. No, kurde, open box, open box zrobi swoje. A zobaczmy sobie, czy. No nie, 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 nie o to mi chodziło. Yy, teraz to znajdę moment. Yy, panels, a może w panelu sterowania by to gdzieś było. Patrzymy na szybkości. Dodatkowe sterowniki. No nie. Część Steam to jest to, co robiłem przed chwilą. Nie, więc to też nie. Może to nie było ciemnego tłaku, czy, czy jak jest przyzwyczajony do tego, co mamy teraz, nie? Ja można sobie ciemne tło wrzucić i jest, i jest bajka. Ale ja tego tu nie widzę. Ej, okay, tu mamy jakieś wyglądy, appearance. No to jest open box i tu jest dość dużo możliwości konfiguracji, nawet bardzo dużo. Nie wiem, gdzie to jest. Autentycznie nie wiem. Nie znają, ja nie znają. W każdym razie chyba można to było zmienić na jakieś ciemniejsze tło, gdyby ktoś potrzebował. Jak widać, to nie musi wyglądać ciągle tak samo tylko może wyglądać deczko inaczej, to menu można pewnie też zmienić, nie? Gdybyś coś chciał sobie spróbować, tak jak mówię, możecie to zainstalować, nie? Może akurat u was to ruszy, nie wiem, no ja mam taką konfigurację same SSD-ki praktycznie, więc może to jest wina tego, nie wiem, nie, nie wiem czego to jest po prostu wina ewidentnie. Niestety, nie. no, no jest jak jest, projektu już nie ma, raczej nic tego chyba nie ruszy. Może ktoś kiedyś sobie przypomni o tym systemie, będzie go jakoś rozwijał. Ja wiem, że jest FydeOS, że jest Flex i tak dalej, i tak dalej, ale to nie to samo, nie? To, to, już, nie, to już nie to samo powiem to w ten sposób. E, słuchajcie, kończymy. Kończymy. Tak to wygląda. Tak to się prezentuje. Chciałbym to po prostu. Po... O, coś, a to myszka się da. E, no, chciałbym wam to po prostu przekazać, pokazać, że coś jakiegoś. Gdyby też chciał wypróbować pod spodem, pod filmem są linki, do tego będą jak najbardziej. No, zapraszam, bo... Kurde, fajny systemik, nie? Czy, czy, czy dla kogoś to by powiedzmy, nie potrzebował grzebać w Linuxie, czy coś. No ale kurde, no niestety, tak? 14.04 Ubuntu. Samo życie. Pięknie podziękował wszystkim za wszystko. Oglądanie, łapkowanie, komentowanie i całą tą resztę przy okazji. Słuchajcie, widzimy się w następnym filmie. Widzimy się w następnym filmie na kanale Sweet Linuxa. Niedługo, jak zawsze niedługo. Dzięki, trzymajcie się, cześć.